Halo, halo, witajcie wszyscy, z tej strony Mister, witam was w drugim filmiku, tak jak obiecywałem, z klawiaturki do PlayStation 3. Jak widzicie, co niektórzy zauważyli, klawiatura ma odwrócone Y i Z. W normalnej klawiaturze te dwa przyciski są zamienione, plus jeszcze tutaj mamy dodatkowe dziwne znaczki nad OA i tak dalej. I plus jeszcze tutaj mamy, nie wiem jak to się wymawia, w każdym razie jest to chyba niemiecka klawiatura, coś w ten deseń, nie jestem pewien. Także te przyciski są troszeczkę zmienione. Czy to wpływa jakoś na funkcjonalność klawiatury? Raczej nie. Przed nami, jak widzicie, mamy tutaj kontakt, z którym będę sobie za chwilkę pisał, także jeżeli będzie go gdzieś tutaj widać, ja go postaram się jednak zamazać na wideo, co byście mu jednak nie spamili bez potrzeby. I oczywiście pod filmem pewnie pojawią się pytania, czy udostępnię swój kontakt. Myślę, że tak. Także zapraszam do grupy i myślę, że na grupie powstanie odpowiedni tam post, w którym będziecie mogli mnie zaprosić. Oczywiście chodzi tutaj o GTA 5, ponieważ myślę coś z wami nagrać, zobaczcie jak to będzie wyglądało i jak się to będzie dało ogarnąć. Także ja sobie tą klawiaturę tutaj wezmę na dół, ponieważ wy jej nie potrzebujecie. Jak widzicie, ładuje się teraz. Sprawdzimy jak będzie się pisało, oczywiście to będzie taki szybki filmik, ponieważ nie ma co tutaj robić, tak naprawdę klawiatura sprawdza się naprawdę bardzo dobrze, także myślę, że można przejść do pisania. Zatwierdzę sobie enterem tutaj, pyk, jak widzicie automatycznie przerzuci mnie na okno pisania, także sprawdźmy sobie tutaj, siemanko. Miałem nadzieję, że ta osoba nie będzie miała mi tego za złe. Także mamy wiadomość wysłaną, mamy wiadomość zatwierdzoną. Chciałbym wam to pokazać z jednej strony, z drugiej strony chciałbym wam tego też nie pokazywać, więc myślę, że się nie obrazicie. Musicie mi uwierzyć na słowo, że klawiatura działa bardzo dobrze. Zaraz wam pokażę jeden minus, który tutaj wyczaiłem przy tej klawiaturze i wtedy dopiero zrobimy ostrość. Także wyślijmy sobie tę wiadomość. Nie będziemy tu czekać nie wiadomo ile. Także wysyłamy prośbę o dodanie do znajomego. To jest stara wiadomość. Co to jest? To są te trzy przyciski, tak, z którymi miałem problemy, nie wiedziałem dokładnie o co chodzi. Ten przycisk odsyła nas do skrzynki odbiorczej. Ten przycisk jest dosyć śmieszny, on robi takie dziwne bugi. Ten przycisk jako tako nie działa, musimy ten uruchomić. Także łapka się nam zaświeci. I widzicie co się dzieje z samym menu. Nie wiem czy tutaj działa żyroskop, czy działa coś innego. W każdym razie to nie działa zbyt poprawnie. Po prostu jestem strasznie halo. Starałem się tutaj ustawić ten żyroskop, jakoś bawić się tym wszystkim, ale gdy widzicie nawet padem nie ruszając, menu skacze, także to jest chyba jedyny minus tej klawiatury. Nie wiem czy to jest problem u mnie, czy ja po prostu jakoś źle tego używam, także to jest jedyny minus, który tutaj zauważyłem. Po wyłączeniu tego myślę, że będzie całkiem spokojnie śmigać, ponieważ klawiatura też działa całkiem normalnie. Nie wiem do czego właśnie odnosi się ten znaczek z palcem wskazującym gdzieś w niebo. W każdym bądź razie ja nie mam zastrzeżeń do klawiatury. Pisałem sobie na nie przez chwilkę. Jak dla mnie troszeczkę są za małe te przyciski, jednak mam kurna strasznie duże te palce. Także osoby z mniejszymi palcami myślę, że poradzą sobie całkiem nieźle. I nie wiem czy jednak odpięta klawiatura od pada nie byłaby wygodniejsza, ponieważ tutaj czasami zasłaniamy sobie to wszystko i można coś kliknąć niechcący, także sobie cofnąć jakąś tam akcję. Ale ogólnie klawiatura bardzo na plus. Także jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem kodu rabatowego, to napiszcie teraz komentarz. Specjalnie przeciągałem troszeczkę. Napiszcie komentarz, ja wylosuję dwie osoby. Także jeżeli ktoś wygrał pod ostatnim filmikiem, na pewno wiadomość już przyszła. Jeżeli nie wiecie jak sprawdzić, wejdźcie sobie w menadżer urządzeń filmów, chyba tak, na YouTubie. I tam macie odpowiednią zakładkę z wiadomościami, także sprawdźcie sobie, na pewno to sobie już wylosowałem i kody na was czekają, także do zobaczenia w kolejnych filmach, dziękuję za oglądanie, bye bye.